Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was kolejną porcję produktów, które wykończyłam, czyli stary, dobry projekt Denko. Zapraszam. Zauważyłam, że te filmy wychodzą mi dosyć długie i tracę waszą uwagę po jakiejś czwartej czy piątej minucie. Większość z was nawet nie dociera do połowy produkcji, którą nagrywam, więc uznałam, że nagranie krótszej wersji z mniejszą ilością produktów spowoduje, że zostaniecie ze mną do końca filmu. Może wiecie, albo i nie, a jak nie, to zaraz się dowiecie. YouTube rządzi się swoimi własnymi prawami. YouTube jest odpowiedzialny za to, czy widzicie moją nową produkcję, czy nie. Czy widzicie nowe produkcje innych osób, które obserwujecie, czy nie. To wszystko jest zarządzane tak zwanym algorytmem, więc jeżeli tracę waszą uwagę w drugiej bądź trzeciej minucie oglądania, oznacza to dla algorytmu, że ten film dla was nie jest interesujący. I tutaj mam mały apel do was, moi drodzy. Jeśli dane treści was nie interesują, napiszcie proszę przykładowe sugestie tego, co chcielibyście widzieć na moim kanale. Wszystko rozważę, bo tworzę nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla was. I nie pokazują się tym samym reszcie moich subskrybentów. A tutaj jeszcze powiem wam taką małą ciekawostkę. Na samym początku YouTube wrzuca film nowo wgrany przez twórcę do około 20% subskrypcji, aby zobaczyć, czy te osoby będą zainteresowane, czy film sobie dobrze poradzi. A jeżeli tak, to będzie go dalej popychał do większej ilości osób, będzie pojawiał on się na pasku z boków proponowanych, więc na tym to wszystko polega. Dlatego żeby moje filmy trafiały do większej liczby osób, prosiłabym, żebyście zostali chociaż ze mną do połowy trwania filmu, bo to już znaczy dobrze. Jeżeli nawet was to nie interesuje, to proszę, zostawcie gdzieś włączony ten film, wyłączcie w nim dźwięki, bo zauważyłam, że ostatnio YouTube spycha moje filmy na szary koniec i podejrzewam, że większość z was nawet nie wiedziała, że filmy trafiły na mój kanał, bo po prostu nie zostały wam polecone. A skąd to wiem? Widzę to po ilości wyświetleń. Więc proszę was tutaj o małą pomoc, żeby znowu dźwignąć ten kanał, żeby on dotarł do większej ilości moich subskrybentów. Zostańcie ze mną w tym odcinku jak najdłużej. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o żebranie, w cudzysłowie, o waszą pomoc, o wasze wsparcie. A teraz postaram się jak najszybciej przejść przez tą małą grupę rzeczy, które wykończyłam. Pierwsze, podwójne płatki do zmywania twarzy, owalne, jajeczkowate, z Bootsa. To są moje ulubione płatki, nie te malutkie, takie wiecie, których trzeba użyć 3 bądź 4, żeby oczyścić twarz. Tutaj mamy naprawdę bardzo wydajną wielkość, starcza mi ona na wytarcie twarzy bardzo dobrze, zmycie makijażu czy cokolwiek innego robimy przy pomocy tylko i wyłącznie właśnie jednego płatka, więc ja do nich zawsze wracam. Skończyły mi się kropelki młodości z firmy The Body Shop. Takie serum, lekka konsystencja, przyjemny zapach. Bardzo szybko się wchłaniał ten produkt w skórę. Skóra wręcz go piła z tej dłoni, z tej pipetki. Używałam codziennie rano i wieczorem jako już produkt w pomaganiu w walce ze starzeniem się, no bo wiecie, ja już jestem po 30, więc trzeba działać. Jak tylko otworzą sklepy, to kupię sobie kolejną porcję tego produktu, bo w Wielkiej Brytanii, nie wiem czy wiecie, czy śledzicie wiadomości, co się dzieje, tutaj nadal trwa izolacja, nie wychodzimy z domu, sklepy są pozamykane, restauracje są pozamykane. Dopiero od połowy czerwca, od 15 czerwca coś zaczyna się ruszać, coś będzie otwierane, restauracje, sklepy i tak dalej, ale na jaką skalę i co tak naprawdę, no to jeszcze tego nie wiemy, musimy czekać na to, co nam los po prostu przyniesie, to co nam życie przyniesie i to, co rząd zadecyduje. Następny produkt, który pomaga w walce z upływającym czasem, 0,2% roztwór retinolu z firmy The Ordinary. Retinol jest ze mną od dawien dawna, od lat powiedziałabym. Pojawiało się wiele filmów tutaj na moim kanale w związku z tym, jak on działa, dlaczego go używam, dlaczego powinno się go stosować. Od już jak najmłodszych lat powiedziałabym. Ja wierzę w to, że im wcześniej zaczniemy dbać o tą skórę, dawać jej to, czego potrzebuje, to będzie ona nam dziękowała w kolejnych latach i rzeczywiście będziemy wyglądali młodziej, bo te nasze małe kroki, które robimy codziennie, pomimo że może się wydawać, że nie przynoszą żadnego skutku, będą nam owocowały za kilkadziesiąt lat, za kilka lat
wierzę w to głęboko, dlatego są produkty, które są u mnie sztandarowe i ich używam od lat. Jeden produkt kolorowy, wykończony błyszczyk do ust, jeszcze gdzieś tam go miałam w środku, wygrzebałam już do cna, widzę, mam prześwity w opakowaniu, czyli więcej już chyba z niego nie wyciągnę. To jest Butter Gloss z firmy NYX w odcieniu Creme Brulee. To jest przepiękny, taki cielisty kolor. Dzisiaj mam właśnie jeszcze resztkę gdzieś machniętą na ustach, na innym kolorze. Cudowne są te produkty, uwielbiam je. One bardzo ładnie trzymają się na ustach, nie zjadają się tak szybko, nie mają jakiegoś nachalnego zapachu, na długo starczają i nie są przy tym drogie. Żegnam się z pędzlem. Z pędzlem do podkładu od sióstr Pixie Real Techniques. I niestety, jak próbowałam malować się nim bez tutaj wychodzenia tych włosów, tak niestety już to łysienie, to lnienie tego pędzla jest naprawdę bardzo widoczne i nie trzyma się ono tak jak powinno. Utrata tego włosia w środku powoduje, że nie jest ono aż tak zbite i przy kolejnych użyciach czy myciu po prostu coraz więcej go wypada, więc trzeba się z nim pożegnać. Z kolejnym produktem żegnam się, ponieważ stracił on na swojej jakości, konsystencji, to już jest jeden wielki glut, ciężko się go rozprowadza na płytce paznokcia, a mowa tutaj o lakierze do paznokci z firmy Golden Rose i niestety nie powiem wam koloru, bo on mi się tutaj już starł. Na przybitkach zobaczycie tą serię, więc z tyłu wam też zrobię zbliżenie. Może jeżeli kolor wam się spodoba, będziecie chciały gdzieś go dorwać, to te informacje wam pomogą. Mam go bardzo długo, tutaj termin przydatności od momentu otworzenia to jest 18 miesięcy. Ja mam go o wiele dłużej, powiedziałabym, że spokojnie 2 lata i stracił on na swojej konsystencji. No niestety, to już jest glut na paznokciach, ciężko się rozprowadza, to jest jedna taka bardzo gęsta formuła, z którą nie można absolutnie pracować, więc to już jest ten czas, kiedy musimy się pożegnać, a ja powiem wam, nie lubię rozrzedzać lakierów zmywaczem do paznokci Rexona, tutaj antyperspirant do ochrony przed poceniem się. I powiem wam, mam teraz, co ja teraz mam? Daw chyba i idą ciepłe dni. Przyznaję, mamy tutaj naprawdę już Saharę. Czuję się niepewnie pod pachami, czuję się niepewnie. Będę musiała sobie kupić ten droższy produkt firmy Rexona, który namiętnie używałam w zeszłym roku w okresie letnim, bo super sprawdzał się w bardzo wysokich temperaturach, na urlopie, czy ogólnie jak było bardzo ciepło. Ja miałam suchą pachę, nie czułam żadnego dyskomfortu. Na zimę jest ok, bo ta moja potliwość nie jest aż tak bardzo krępująca, przeszkadzająca powiedziałabym, ale no wciąż w ciągu lata tej ochrony potrzebuję trochę więcej. Ten na szczęście skończyłam w dobrym czasie. Mam nadzieję, że ten, który teraz mam, też szybko wykończę albo po prostu zostawię sobie go na okres zimowy, a kupię teraz coś innego, ale nie o tym mowa. Mowa o projekcie Denko i tutaj mam kolejny produkt. To jest mydełko. Było mydełko w płynie z firmy Carex. Oryginalny zapach, przepięknie pachnący. Teraz w kuchni mam resztki mydła, które miałam w łazience z Ciena z Lidla i w łazience mam mydło w kostce, które zamiennie, jak wiecie, używam teraz z różnymi żelami, żeby po prostu redukować ilość plastiku, która przewija się przez to mieszkanie, a mydłem, nie oszukujmy się, tak samo się człowiek umyje, jak żelem pod prysznic. I ostatnia rzecz, szampon do włosów firmy Maui z mlekiem kokosowym. Te produkty do najtańszych nie należą. One są co prawda do kupna drogerii kosmetycznej, ale ceny są o wiele wyższe jak takie przeciętne Herbal Essences czy Pantene, jak zwał, tak zwał. To jest produkt, który pachnie bardzo luksusowo i daje takie poczucie relaksu podczas kąpieli, bardzo wydajny, tutaj trzeba mu to przyznać, więc cena może tutaj być w jakiś sposób wytłumaczona. Nie ma on w składzie oleju mineralnego, silikonów, SLS-ów, sulfatów czy sztucznych barwników. Jest wegański, do tego mamy w składzie wodę kokosową i także jest tutaj jakiś procent soku z aloesu. Nie obciążał mi tych włosów, obłędnie przy tym pachniał. Cała zresztą seria, linia w ogóle produktów do włosów, jak i do ciała firmy Maui jest tak skomponowana, zapachy są tak skomponowane, że te produkty macie ochotę dosłownie zjeść łyżką. To jest strzał w dziesiątkę. Ktokolwiek robił marketing, cały zamysł tych produktów, zdał egzamin, naprawdę spisał się niesamowicie, bo rzeczywiście to są produkty, które ja uwielbiam. Okej, moi drodzy, i to wszystko, jeżeli chodzi o ten mini projekt Denko, bo nie było tego dużo, myślę, że tak sam raz. Jeżeli miło spędziliście ze mną czas, to poproszę o łapkę do góry, nie zapomnijcie subskrybować
jeżeli jeszcze tego nie robicie. I dajcie znać, czy dotrwaliście do końca tego odcinka i co sądzicie na temat tego, co wam powiedziałam na temat funkcjonowania YouTube'a z punktu widzenia twórcy, z czym musi się po prostu borykać. Może borykać to za dużo powiedziane, ale z czym musi się mierzyć? O, adekwatniej. Ja się z wami żegnam, życzę wam udanej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!